Ej, dziewczyny, co Kornelia? Przedstawiamy się widzom? No możemy. Patrycja, Agata, Kornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena. Ej, a co wy na to, żebyśmy dzisiaj poszli do mojego domu, tam sobie coś obejrzymy? Aquapark Wągrowiec. Aquapark Wągrowiec 2011, jak budowali. To może byśmy tam dzisiaj czy jutro tam sobie pojechali, nie? No, rzeczywiście, Felina. Możemy później do twojego domu, bo na razie mam dużo pracy do roboty. Ale fajnie, Patrycja, że Felina nas zaprosi pierwszy raz na jakieś oglądanie, nie? No fajnie, Agata, bardzo fajnie, wiesz? Wiem, ale się cieszę, a ty? Ja też się cieszę, wiesz, Agata? Wiem, Patrycja. Dobra, trzeba poczekać, bo chyba... No, bo jak zawsze musimy czekać. Na co czekać, Kornelia? Właśnie na co czekać, kurde fele? No jak to na co, Antonina? Przecież musimy czekać do później. Iść do domu Felinek, nie ma ich rodziców, czy są. No to możemy byśmy tam poszli, nie? No. Jakbyś chciała wiedzieć, to byśmy w chuj nie poszli, wiesz? Wiem. I to w chuj w zarobki, nie? No rzeczywiście. Dziewczyny? Co? Która z was pójdzie po piwo? Bo jestem spragniona, bo nie mamy picia, żarcia. Takie tam inne rzeczy. Oj, to stowa. Ty masz kaca chyba, prawda? Ja kaca? Co ty gadasz, lodowa? Przecież ja bym w życiu nie miała kacyka. No ja myślę. Bo ty żeś po chuj piła tyle piw, że mi się chciało wymiotować. Co ty gadasz, lodowa? To chyba jakieś nieporozumienie. Oczywiście, że nie. No i chuj, że nie. No to nie możesz tak robić, że ty wciąż pijesz te piwska nie wiadomo po co. Ty pokój, żeś piła, no. Nie wiadomo po co, no. Stowa, wysiłkami. Ej, dziewczyny, możesz się posunąć? Bo ja tu za Elizą będę. Eliza, chodź. Dobrze. No. Wiesz, nie wiem po co ta to stowa pije te piwska. No i chuj, no to nie mogła pić tyle, bo żołądek będzie w okropnym stanie. Co byście tam powiedzieli? No właśnie. Powiedzieliśmy, że... Eliza mówi, że to z tobej może zasłabić żołądek. Żołądek tej opowiadasz, no nie wierzę, Maria. No ale to prawda. No wiem, Eliza, że prawda. Ale wiesz, no Maria powiedziała, że... Że to stowa za słaba i chuj. Nie ma nic do picia. Nie mamy nic do żarcia. Rozumiecie? No to może pójdź po jakieś piwko tam, co tam chyba na pewno mam piwerko. Oj, Maria, ty to piwska musisz chlać. Musimy we wszystkie cztery chlać, no nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Czego ty nie wierzysz? No właśnie. No jak to czego, idiotka? A żebyś wiedziała, to kupię piwko, a dla was też, rozumiecie? Rozumiemy, ale żeby tak w czterech pić... No nie, babo. Przecież byliśmy tutaj wczoraj w barze o 22:00 i musieliśmy ten spieprzać, bo ktoś nas zobaczył, że mamy stąd iść, ale że nie, to nie tak, że mamy już 25 lat. My wszystkie cztery mamy 25 lat. No i no. Musimy iść po piwko, bo nie ma nic co robić, wiesz, to stowa, nie wiem. Wy, Eliza, Maria, zgadzacie się? No ja się zgadzam. Ja też akceptuję tą sytuację. No ja też akceptuję. No to świetnie, Eliza i Maria. Może pójdźmy po kufle w piwa. No chyba se jaja robisz, Maria. Przecież kufle piwa tutaj to jest takie niedobre, że... No. A może kozela byśmy kupiły? Co ty, kozela? Kozel jest niedobry, do jasnych cholery. Przecież ten kozel jest taki okropny, że mi się w żołądku niedobrze mi robi. I chuj, że się w żołądku ci źle się robi. No tak, mogę zemdlać od tego. Mam alergię. Na co ty masz alergię? Na tego piwka, co powiedziałaś. No, właśnie wiem. Chyba, że żubra byśmy kupiły. O Jezu, żubra tej, żeśmy kupili piły. No tak, a co, żebyś wiedziała? No nie, Maria, no co ty? No co, Eliza, no zgódź się, że masz mi iść po takiego lecha. Mówiłaś żubra, nie lecha.
Idioto. Przecież Lech nie istnieje. Lech istnieje, człowieku. Wiesz czy nie wiesz? Właśnie wiem. No właśnie. No. Co mówisz, że jest, że nie istnieje, jak jest? Emil? Co? Chloe? Znalazłam jakiegoś zęba. Jakiegoś brązowego, popieprzonego zęba, którego nie mam pojęcia, jak on się nazywa. Pewnie od kości dinozaura. Aha. Właśnie wiem, że od kości dinozaura. No i chuj, że od kości dinozaura. No to może byśmy ten sobie wzięli i sobie jakoś na spróbkę trochę. Nie. No racja. Ej, musimy się gdzieś przejść, to chyba na pewno. Dobra, chodź. Dobrze. A torbę kto zabierze? Możesz ty. No dobra. I patrzcie, co? Oni zostawili torebkę i idę im ukraść. I ja im to wezmę. Dobra, okej, no to weź. Ale po cichu. Ale ja zostawili torebkę. Dobra, jeszcze biorę tego zęba. Ale ja zostawili torebę, haha. No właśnie, haha. Dobra, co my mamy w tej torebce? Zęba, jak coś. No i chuj, że zęba. A po co daj zęba w jakiejś torbie? Po chuj daj tylko zęba. Ale zajebiaszczy. Aż mi się błyszczy w oczach. Na pewno, Mario, na pewno. Emil, gdzie masz torebkę? Nie wiem, myślałem, że ty ją masz. Może się rozglądamy, czy przypadkiem nikt jej nie ukradł. No ja myślę. Co? O nie ma torebki. No to czemu jej nie zabrałeś głąbie? Nie wiedziałeś, że była torebka? Właśnie nie widziałem. Sorry, przepraszam. Ja tylko tak niechcący. No niechcący, wiesz, musimy teraz na policję zadzwonić. A po co ty kobieto chcesz na policję iść z tym? A no, muszę odzyskać torebkę. No chuj, że możesz odzyskać torebkę, to już chyba za późno. Emil, nie denerwuj mnie. Nie denerwuję cię, kotku. Moja pysiaczko. Ała, no co ty robisz? Jak to co robię? Zgubiłeś torebę. I co? Chuj, zgubiłeś torebę i te. Gdzie jest torebka? W jaskini wrogów. Dobrze, ja zaraz tam idę, a ty zostań. Po chuja, żeś nie zabrał tej torby. I patrzcie, co? Patrzcie, kto jedzie. Oddać mi torebkę! Szczury, wy cztery głąby, oddawać mi torbę. Jak nie oddacie mi torebki, to zadzwonię na policję. A z czego się śmiejecie? To moja torebka jest. I co proszę pani, że pani torebka? To nie znaczy, że musi pani się drzeć. No właśnie, haha. Ja zaraz was uduszę, was zakoły. Dobra. Do widzenia i nie kraść rzeczy, które nie są wasze. Do widzenia. No i kaps. Dobra, na torebkę. I chuj. Zabrałam. Nie będziemy nic co robić. Właśnie. Co masz tą torebkę? Zabrałam im tym skunksom. Dobrze zrobiłaś. No dzięki ci bardzo. Dobra. Chodź teraz, gdzie do parku się przejść. Do sklepu się przejdziemy. Do Castoramy, bo musimy kupić tam do Carrefoura, sorry, do Kauflanda, nie wiem, gdzie pójdziemy. Może do Kauflanda pójdźmy. No dobra, nie marudź, ja wybieram decyzję. Ja sama podjęłam decyzję, do jakiego sklepu my idziemy. Do Kauflanda. Dobrze, nie ma problemu. Ej, dziewczyny, może pójdźmy już do tego mojego domu, nie? No. No, bo już się ten, bo musimy iść tam. Oglądać sobie takie różne rzeczy, chodźcie. No okej, skoro tak uważasz. No dobra. Ale fajnie, że dzisiaj nas zaprasza na jakieś oglądanie, nie Felina? No rzeczywiście, Patrycja. Dobra, chodźcie. Dobrze. W ogóle fajna masz okulary. Dzięki, Lena. Nie ma za co, Pati.
No chodźcie, moich rodziców nie ma w domu, to teraz prawdopodobnie przyjdą. Jak nie przyjdą, no to się nie zdenerwują, no. Nie ma problemu. Dobrze, nie ma problemu. Dziewczyny, chodźcie. Dobra. My będziemy na podłodze oglądać ten twój filmik o wągrowcu. Jaki twój, co ty gadasz? Już jeszcze nie założyła konto na... No i chuj, że nie założyła. Coś ty powiedziała? Nic, nie to co, żebyś wiedziała. No ja myślę. Dobra. Ja, ty Agata, bądź z tyłu, bo ty się nie umiesz ustawiać. Dobrze. Się nie umiem ustawiać. Bo wiem, że się nie umiesz ustawiać, wiesz? Wiem. Dobra, wyczaśnij nam ten czyjś filmik i będziemy musieli oglądać to, ten filmik czyjś, a nie twój. Sorry, mi się pomyliło. No to co mówisz, Laura, że ci się pomyliło, co? No sorry, Felina, sorry, no niechcący. No niechcący, wiesz? Wiem, tylko mówię, ale żebyś wiedziała, to nie był twój filmik, tylko czyjś. Rozumiesz? No rozumiem, Laura, wiesz? Wiesz, wiem. Wiem i tyle, wiesz, Felina? Wiem. Wiem, Laura, i tyle, wiesz? Przecież słyszałam to. Właśnie wiem, właśnie dlatego ci mówię. Dobra, włącz tam ten filmik i zaraz już spadamy z tej twojej chaty. No. No dobra, tylko tak, ale pod jednym warunkiem, że mamy oglądać tylko bez gadania. Okej, nie ma problemu. No. I takie tam. Okej, będziemy oglądać bez gadania. No, i to mi się podoba, Patrycja. No, dzięki ci bardzo, Felina. Siostro, zabraliśmy do pracy, tak aby przed zimą zdążyć wykonać stan surowy. Będzie tam jedząca rzeka i jaskinia wodna i wiele prostych takich i jacuzzi. Stawiana jest konstrukcja pod następny element budynku. Budowa idzie zgodnie z harmonogramem. Warunki zimowe odbiły się na wszystkich budowach, które były w tym czasie prowadzone. My mieliśmy przerwę 55 dni. To jest drewniany, jest to drewno litewskie. Zdecydowanie lepiej drewno pracuje w środowisku kasynowym niż jakakolwiek inna konstrukcja. Zaległości, jakie tam zima troszeczkę spowodowała. Sądziliśmy, że aż tak duże zainteresowanie wzbudza budowa, która jest tym kierownikiem.
ale fajne to było. No, 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 no. A nie mówiłam, że zbudowali aquapark w 2011? No, mówiłaś, mówiłaś nam to. I Patrycja też nam wczoraj to mówiła. Tak, mówiłaś im? No, mówiłam im, przecież co? Przecież jest ten aquapark, ludzie. Może tam dzisiaj albo jutro tam pójdziemy, nie? No, będzie zabawa, nie? No, masz rację, Aurora. Będzie taka zajebiaszcza zabawa na tym wągrowcu, że my mieszkamy w wągrowcu. Rozumiesz? No, rozumiem. Wiesz co, Ofelino, fajnie było, ale musimy już iść. Tak, dokładnie. Widzimy się później, pa. Naura. Na razie, kiedy się widzimy? Jak mówiliście, że później. Okej, no to pa. Naura. No to widzimy się później. Wiem, Antonina, Naurka. See you soon. Naura. Widzimy się później. Okej. Naura. Naura. Dobra. No, trzeba sobie idę spać. Mam nadzieję, że w domu wszystko w porządku. Tak, dokładnie. Jak myślisz, Chloe. O, córka śpi, jak dobrze. Córeczko. Co, mamo? Hej, tato. Hej, mamo. Co wy tu robicie o tej porze? No, mamo, chcieliśmy sprawdzić do domu twojego, co tam robisz. A nic, siedziałam z koleżankami, oglądaliśmy, jak zbudowali aquapark. Wągrowiec. Co, zbudowali? No właśnie, co? Aquapark Wągrowiec. Ale super, pojedziemy kiedyś na... Albo dzisiaj. Ja mówiłam przyjaciołom, że dzisiaj albo jutro. Dobrze. Okej. Okay. Telefon ci spadł. Wiem, mamo, nie muszę mówić. Co, byłaś w domu? Tak, byłam w domu i trochę wysiedziałam sobie na dworze. Na świeże powietrze. Wiem właśnie. Dobra, później cię obudzę. Dobrze.